Cześć, witajcie na moim kanale Wojny Śmietnikowe. To jest druga część filmiku, który opowiada o tych dwóch pozycjach znalezionych w śmietniku. Filmik o tej pozycji, taki krótki, 10-minutowy. Znajdziecie w linku, gdzieś tam wrzucę, albo na koniec filmu będzie się pokaże, lub w odpowiedziach takich. Dosyć ciekawa historia. Tak jak to znalazłem, to tak sobie pomyślałem, że teraz mamy takie czasy covidowe. Wprowadzane są różne ograniczenia, jeszcze gorsze niż za komuny. Cały czas pod gut. Po amerykańsku słowo gut znaczy flaki. Profesor Flak podgaduje o różnych sprawach, a to, żeby on by wprowadził godzinę policyjną, a to, żeby wprowadził pałowanie na ulicach przed Biedronką, a to, żeby wprowadził zakaz kupowania w piekarniach, tylko kupowanie wysyłkowe chleba i takie różne inne bzdury. Więc tak sobie pomyślałem, że spore znalazłem te książeczki. Dowiem się o nich różnych ciekawych rzeczy związanych właśnie z historią minionych czasów, jak to było kiedyś i czy być może teraz obecnie nie mamy gorzej niż nasi rodzice żyjąc w latach 70. i 80. że głębokiej komuny rzekomego bezprawia i niewolnictwa. Teraz mamy za to wolność. Jesteś wolny, bo możesz iść się zatrudnić do Biedronki za 2600 brutto. Albo za 3 teraz już być może. Nie wiem, ile tam dokładnie płacą, ale jesteś wolny. Możesz iść się zatrudnić. Później możesz nie stać się na żaden kredyt, bo masz dwoje dzieci i żonę niepracującą, a może też pracującą w innym markecie za 2800 brutto i nie będzie cię stać. Podatki są tak wysokie i nie dostaniesz kredytu na nowe mieszkanie. A poza tym mieszkania są tak drogie, że w zasadzie no, mogłeś sobie kupić gdzieś tam na wsi mieszkanie, prawda? Gdzieś 30 km od miasta. Są tańsze, o połowę tańsze, tylko że skalkulować taki kredyt na mieszkanie w mieście i dojeżdżanie rowerem do pracy lub pieszo dochodzenie do pracy, a kupienie o połowę taniej mieszkania na wsi i dojeżdżanie codziennie samochodem, bo niestety komunikacji PKS dawno wszystko polikwidowane. Polikwidowane, teraz każdy musi mieć samochód, żeby mógł dojechać, bo nie może liczyć na PKS, bo jak pojedzie, to nie wróci, bo przecież jak pracuje w Biedronce na ranną zmianę lub na nocną zmianę, to co zrobi? Wróci do domu po godzinie 20 PKS-em, nie wróci. Wszystko tak zrobiono, żeby właśnie człowieka udupić, wykończyć. Żeby on był niewolnikiem, żeby do końca życia tyrał za marne grosze, dojeżdżał, wydawał na paliwo. I nie wiem, czy wtedy było gorzej, czy teraz. Każdy myślał, że wtedy było gorzej. Bo nikt nic nie miał, nie było stać człowieka na nic. Ale jednak na coś było stać tych ludzi. No, książka wydana w 1982 roku. Wydawnictwo Sport i Turystyka. Spis mapek, planów i rzutów od autora, kilka słów o Związku Radzieckim. Przeczytamy. Od autora. Wiem, jak dalece ta książka jest niedoskonała. Rozległy i złożony temat wymaga pełniejszych i bardziej jednolitych źródeł informacyjnych niż te, którymi dysponowałem. Mimo to okaże się użyteczna. Myślę, że teraz, kiedy istnieje, łatwiej ją będzie ulepszyć lub napisać nową. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do zgłaszania uwag i uzupełnień.
Przewodnik po kraju ogromnym i barwnym musi być siłą rzeczy garścią kamyków wyjętych z wielkiej mozaiki. Wybór tych kamyków, jak i sposób ich oświetlenia są subiektywne. Opisy miast zostały ułożone w kolejności alfabetycznej, a nie według tras. Wypływa to z faktu, że trasy wycieczek zmieniają się, a turyści indywidualni z reguły większość pobytu spędzają w jednej lub kilku miejscowościach. Opisy Brześcia, Lwowa i Orżonikidze zostały uzupełnione opisem tras samochodowych, które się w tych miastach zaczynają. Do opisu Kazania dodałem opis rejsu statkiem po Wołdze i Donie. Do Rostowa nad Donem imiona i nazwy własne o innym niż polskie brzmieniu zostały spolszczone. W nawiasie podaje ich brzmienie rosyjskie w miarę możliwości w języku danej republiki. W celu ułatwienia wyboru obiektów najważniejszych zastosowano dwie metody. Najciekawsze obiekty, na które pragnę zwrócić uwagę, wyróżniono pismem półgrubym. Obiekty wydarzenia, ludzi zasługujące moim zdaniem na szczególną uwagę, oznaczyłem gwiazdkami od 1 do 3. 3 gwiazdki zarezerwowałem dla spraw najciekawszych i najbardziej godnych zainteresowania. Proszę nie polegać całkowicie na informacjach turystycznych z natury rzeczy zmiennych. Przybywasz nowych hoteli, zmieniają się przepisy celne, warunki wyjazdu, adres, liczby mieszkańców miast podaję według stanu w 1977 roku. Zachęcam do korzystania z załączonych mapek i planów miast. Życzę wielu dobrych wzruszeń. Na planach podano nazwy w brzmieniu rosyjskim. Kilka słów o Związku Radzieckim. Środowisko geograficzne. To będzie ciekawe. Położenie i obszar. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pierwsze państwo socjalistyczne na świecie. To najrozleglejszy kraj świata. Jest to kraj, kontynent. Powierzchnia ZSRR 22,4 miliona kilometrów kwadratowych. O Jezu, już się znudziłem. Jest nieomal trzykrotnie większa od Australii. Nieznacznie ustępuje Ameryce Północnej. Jest natomiast mniejsza od Afryki, ale większa od Ameryki Południowej. Jedna z krain syberyjskich, Jakucja, stanowi obszar dziesięciokrotnie większy od terytorium Polski. Zostały obszar ZSRR jest niemal 72-krotnie większy od naszego państwa. Ponad dwukrotnie powierzchnia Związku Radzieckiego przewyższa obszar drugiego co do wielkości kraju świata. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozciągłości terytorium radzieckiego ze wschodu na zachód najdobitniej świadczy różnica czasu, kiedy na przylądku Dzierżniewa najdalej na wschód wysunięty skrawek lądu stałego ZSRR jest 5 rano, nad Bajkałem zegary wskazują północ, a w Moskwie jest dopiero 7 wieczór poprzedniego dnia. Rzeczywista różnica czasu w stosunku do krańców wschodnich w obwodzie kaliningradzkim jest jeszcze o godzinę większa. W sumie wynosi 11 godzin. Jednak obowiązuje tam czas moskiewski. Dobra. To nie jest takie aż ciekawe. Miasta, polityczna, ludność, gospodarka, bogactwa mineralne, przemysł. Związek Radziecki jest trzecią potęgą przemysłową świata. Sport i turystyka z dziejów. Powstanie ZSRR. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony 30 grudnia 1922 roku jako Stowarzyszenie Niezależnych Państw, powstających na obszarach kontrolowanych przez władze rewolucyjne. Pierwotnie w skład ZSRR weszły 4 republiki: Federacja Rosyjska oraz Republiki Białoruska, Ukraińska i Zakaukaska. Proklamowanie ZSRR w Moskwie przez pierwszy wszechzwiązkowy zjazd rad było decydującym krokiem budowy wielonarodowego państwa, które stawiało przed sobą pionierski cel zrealizowania ludzkich marzeń o ustroju sprawiedliwości społecznej. Rewolucja październikowa zwyciężyła najpierw w jednym mieście, Piotrogrodzie. Słyszeliście o Klausie Schwabie? Schwab chce nas oszwabić. Great Reset 2030. Nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy. To było właśnie tu. Powstanie ZSRR. Też nikt nic nie miał. Ale czy ktoś był szczęśliwy? Owszem, ten, który miał. Bo jednak w tym państwie ZSRR byli ludzie, którzy coś mieli. A kto miał? Ano ci, którzy byli lepiej nieco ustawieni od pozostałych tych prawie, którzy mieli być szczęśliwi, którzy nie mieli mieć nic.
Na przykład marynarze. Pływał sobie taki, zarabiał w dolarach, mógł sobie kupować, wychodzić ze statku gdzieś tam za granicą, w Japonii, w Europie Zachodniej, gdzieś tam, wiesz, kupować zegarki elektroniczne, przywozić, sprzedawać je, kupować kawę, czekolady, zarabiać szmalec na tym. Poza tym w dolarach to zarabiał, a taki dolar na czarnym rynku to kosztował 40-50 tysięcy złotych. To skupę forsy, kurczę. Ktoś kupił, chciał 100 dolarów, to kupę szmalu miał. Złotówka. No i byli właśnie tacy. Miała być urawniłowka, ale nie do końca. Ci, którzy byli w partii, to mieli dobrze. Potrafili w gospodarce, w której nie było rzekomo nic, zbudować sobie dom. Jakich materiałów, których nie było nigdzie można kupić? Nie wiadomo. Prawdopodobnie zostały kradzione na budowach wielkich, na wielkich budowach budynków wielkopłytowych. A później te brakowało tych materiałów, więc upychano szmatami i trocinami. Tak to było, kurde, i to właśnie szykują nam znowu coś takiego. Skurczybyki. Rewolucja październikowa zwyciężyła najpierw w jednym mieście, Piotrogrodzie, stolicy kraju prowadzącego 3 lat wojny. Kraju wycieńczonego wojną, pamiętającego silny, świeży jeszcze wstrząs. Rewolucję burżuazyjną, która w lutym 1917 roku obaliła monarchię Romanowych. Wprawdzie okres od listopada 1917 do lutego 1918 historycy określają jako triumfalny marsz rewolucji. Rady delegatów robotniczych i żołnierskich przejęły władzę nad obszarze całej niemal Rosji. Jednak faktyczny zasięg władzy rewolucyjnej stale się zmienił. Miały to na to wpływ zarówno następstwa wydarzeń na froncie, przewroty kontrrewolucyjne i kontrprzewroty, jak i zmiany nastrojów w społeczeństwie oraz trudności w nawiązywaniu łączności z terenem. W tej sytuacji tworzenie państwa i prawa rewolucyjnego przebiegało często pod naciskiem konieczności politycznych i wojennych. Pierwszym organem władzy radzieckiej był drugi wszechrosyjski zjazd rad delegatów robotniczych i żołnierskich, który przystąpił do pracy 7 listopada 1917 roku o godzinie 22:45, w godzinę po rozpoczęciu szturmu na Pałac Zimowy. Przebieg tych wydarzeń podano w opisie Leningradu. Zjazd proklamował Rosyjską Republikę Rad, uchwalił słynne dekrety o pokoju i o ziemi, a także powołał pierwszy rząd Rady Komisarzy Ludowych pod przewodnictwem Włodzimierza Lenina. Zjazd wyłonił także spośród 649 delegatów swój urzędujący stale organ, Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy. Dekret o pokoju dążył do wycofania Rosji z wojny i wzywał wszystkie narody do podjęcia pokojowych rokowań. Dekret o ziemi wznosił własność obszarniczą, unieważniał chłopskie długi i przeznaczał bezpłatnie do podziału pomiędzy bezrolnych i małorolnych 140 milionów hektarów ziemi. No, to chyba to nie było złe, kurczę. To też bym tak chciał. Byłbym bezrolny i dostałbym na przykład 2-3 hektary. Bym sobie pobudować tam lepiankę, bym sobie sadził marchewkę, pietruszkę, ziemniaki i bym sobie żył spokojnie. A tak to muszę tu siedzieć, tu w mieszkaniu, wchodzić na trzecie piętro, płacać kredyt we franku szwajcarskim i zastanawiać się, ile ja jeszcze wpłacę na ten kredyt. Tysięcy. Wziąłem 100 tysięcy, wpłaciłem już 150, więc ile jeszcze będę musiał? Bardzo ciekawe. Tak to bym dostał za darmo, patrzcie. No, moi rodzice w sumie też dostali prawie za darmo. Wykupili to mieszkanie za 24 tysiące, ale później... Co? Później PiS wprowadził ustawę, że za 5 tysięcy ludzie wykupywali. Także ci, którzy... Ci, którzy w ogóle nie zamierzali nic wykupywać, dostali za darmo. No. Tak jak zawsze. Najgłupszy najlepiej korzysta.
Czas pracy. Sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy. Nie pracują urzędy, banki i większość punktów usługowych. Sklepy przemysłowe czynne są w roboty. Natomiast domy towarowe i sklepy spożywcze przez cały tydzień z niedzielami włącznie. Urzędy i banki pracują w godzinach 9.13 i 14.17. Urzędy pocztowe bez przerwy do godziny 20. Sklepy spożywcze czynne od godziny 8. Niektóre wcześniej do godziny 22. Sklepy innych branż w godzinach 9.20 bez przerw obiadowych. No, czyli kurde, socjalizm, ale też były czynne. Święta. 1 stycznia, Nowy Rok, 8 marca, Dzień Kobiet, 1-2 maja, Święto Robotnicze, 9 maja, Dzień Zwycięstwa, 7-8 listopada, Rocznica Rewolucji Październikowej, 7 października, Dzień Konstytucji. Niektóre republiki obchodzą święta lokalne. Na Łotwie Święto Wiosny, 24 czerwca, pozostałość nocy kupały. Opieka lekarska na mocy porozumienia między Polską a ZSRR, obywatele polscy na terenie Związku Radzieckiego leczeni są bezpłatnie. W przypadku pobytu w szpitalu wymagana jest legitymacja ubezpieczeniowa. Osoby nieubezpieczone płacą za pobyt w szpitalu. Lekarstwa kupuje się na podstawie zniżkowych recept. Bliższych informacji Inturist. Kuchnia. Mając więcej czasu i pieniędzy, warto odwiedzić znane restauracje. Nieznacznie wyższe ceny rekompensuje gwarancja autentycznych potraw. Nie ma też powodu unikać szwalkarni, kiosków ulicznych z pończykami, pierożkami i blińczykami. Praktycznie jest przygotować sobie pierwsze śniadanie poprzedniego dnia, żeby nie tracić cennego czasu. W bufecie można zamówić glazunia, jako jajko sadzone, wzbałtuszka, jajecznica zwykła lub jajca w smiatku, jajka na miękko. Zakąsek warto spróbować. Butterbrot z ciornoj, krasnoj i kroj, kanapka z czarnym, czerwonym kawiorem, butterbrot z wietrzynoj, kanapka z szynką, salat stoliczny, sałatka jarzynowa z mięsem i jajkiem, sieliotka, śledź, kilka, ostry śledzik kaspijski, osjetrina zaliwnaja, jesiotr w kalarecie. Zup mnie osobiście odpowiadają. Salianka miasnaja, rosół zdrobiu z jarzynami i drobnionym mięsem różnych gatunków. Salianka rybnaja, to samo z kawałkami ryby. Ucha, klarowna zupa rybna z wywaru jarzyn i kilku gatunków ryb. Szczi, gęsty gapuśniak ze słodkiej kapusty. Mleczna z makaronem nazywa się łapsza. Najczęściej spotykane drugie dania to Bef stroganow, sznicel gowiazy, swinoj, tielaczy, wołowy, wieprzowy, cielęcy, otwarnoje, sztuka mięsa, łangiet, kotlet sauté, bifsztegs, befsztyk, podżarka, mięso duszone z ziemniakami w kokilce, żarkoje pieczyste, nawiertiele, zrożna, kotlet po kijewski, dewolaj. Warto na ogół skusić się na szaszłyk po ormiańsku, azerbejdżańsku, uzbecku, gruzińsku w kolejności od miękkiego do twardszych. Lula kebab, szaszłyk siekany, cyplata tabaka, półkurczę duszone pod obciążeniem. Płow pilaw barani z ryżem. Są to potrawy kaukaskie i orientalne, które na stałe weszły do spisów europejskiej części ZSRR. Podobnie zresztą jak potrawy rosyjskie i zachodnioeuropejskie, spotyka się w Taszkencie, Samarkandzie, Duszanbe, Irkucku. A deser zamówić można mrożone, pirożne, ciastka tortowe, tort żelie, galaretka lub kisiel. Popijamy to wszystko czymś gorącym. Czaj z limonem, herbata z cytryną, czaj z zielona, kofie po warszawski, kawa po turecku, z mołoką, z mlekiem, sos sliwkami, ze śmietaną. Z napojów chłodzących najbardziej typowy jest kwas chlebowy, sprzedawany w restauracjach i na ulicy z beczki, a nadto kumys.
Sfermentowane kobyle mleko dostępne w Kazachstanie, Jakucji, Buriacji oraz ośrodkach hodowli koni. Riażanka, kefir z przygotowanego mleka, wody mineralne, borżomi, narzan, piwo żigulowskie, koje, lubrzyskoje oraz Pepsi Cola. Z win polecam stołe w białe, cyna dlani i tak dalej. Nie chcę się. Aumaata, opisy miast. Zdjęcia na końcu. Fajne, na pewno fajne. Kompletna. Niezniszczona, piękny stan książka. Są takie na Felixie do kupienia, jakby to chciał. Patrzcie, już 20 minut. Moskwa, Plac Czerwony. Moskwa, Plac Czerwony. Co to taka kolejka? A, kolejka do odwiedzenia grobu Lenina pewnie. Moskwa, zmiana warty przed mauzoleum Włodzimierza Lenina. Tu Moskwa, wieża telewizyjna, ostanki, no. Zupełnie jak wieża w Berlinie. Wszystko, co w Berlinie, to i tu w Moskwie. Ja myślę, że za kilkanaście lat bliżej nam będzie do Moskwy niż do Berlina. Lenino, Panteon Braterstwa Broni. Po prostu się okaże, że ten komunizm nie był wcale taki zły. W porównaniu z komunizmem, który zaserwuje nam Unia Europejska. I Klaus Schwab i jego wielki reset. Być może wielu z was i z nas przeprowadzi się na Białoruś, bo się okaże, że Łukaszenka jest bardziej demokratyczny od Klausa Schwaba. Moskwa, Galeria Tretiakowska. Jak to będzie? Ciekaw jestem, jak to będzie z tym jego wielkim resetem. Że nic nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy. No, w sumie to jest tak, że teraz każdy ma samochód, a nawet po dwa samochody i zanieczyszczają tą biedną ziemię. Ale ktoś te samochody wyprodukował, ktoś te samochody zezwalił na ich produkcję, na ich sprzedaż, na ich użytkowanie. Przecież mogliby zakazać posiadania dwóch samochodów w jednej rodzinie. Prawdopodobnie zakazane zostanie posiadanie samochodów, albo benzyna będzie tak droga, że ludzie sami je zezłomują. I będą samochody elektryczne na wynajęcie stały pod blokiem. Bo oni tak się tłumaczą, że większość samochodów, 98% czasu ich użytkowania stoi. Tylko że jak jest na przykład 8 godzina rano, to 98% samochodów jedzie do pracy lub do szkoły, prawda? Więc co wtedy zrobić, żeby dojechać do pracy i do szkoły? Skoro będzie na osiedlu powiedzmy 100 samochodów do wynajęcia, prawdopodobnie wprowadzą system priorytetowy. Ktoś będzie dobrym obywatelem, będzie się dawał inwigilować, nie będzie krytykował ustroju Klausa Schwaba, to wtedy będzie miał wyższy priorytet w wynajmie samochodu i na przykład będzie mógł sobie zarezerwować, że w sobotę o 9 rano wynajmuje sobie, rezerwuje samochód i jedzie sobie do Szczecina na krokusy, na wycieczkę. A taki szaraczek, który albo pracuje w Biedronce i go nie stać, nie będzie go stać na wynajęcie elektryka na cały dzień, albo na dojazd do Szczecina i pozostawienie go gdzieś tam, tylko będzie skazany na rower. Kto będzie dymał rowerem 3 dni do Szczecina i oglądał krokusy i później wracał, gdzie będzie spał, co będzie jadł, gdzie będzie mieszkał. W namiocie na polu. A jeśli będzie zakazane mieszkanie w namiocie na polu,
Nie wiem, takich sobie wymyślam takie głupoty, nie? Ale jakby tak zrobili właśnie, zlikwidowali samochody i sprowadzili, że tylko i wyłącznie wynajmowane, to co wtedy? Kto by je wynajmował? Tylko wybrani, nie wystarczyłoby dla wszystkich. Takie autonomiczne, powiedzmy, autonomiczne auta. W sumie można by było jechać pociągiem, ale jakby ktoś był na przykład nieprawomyślny, krytykowałby ustrój, reżim po wielkim resecie, krytykowałby w wiadomościach prywatnych na OLX-ie albo na jakimś innym komunikatorze. To wszystko będzie kontrolowane na pewno. To co? To chciałby iść na przykład ze swoim chipem i kupić bilet na dworcu. Poszedłby z rodziną, bo jedzie. Wybiera się do Szczecina na krokusy. Jak co roku. I na przykład ma środki na swoim koncie, na swoim chipie, bo dostał wypłatę. Ale na przykład był nieprawomyślny, krytykował, udostępnił mema z żarcikiem i automat zakupu biletów